Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Kontynuujemy serię poświęconą edytorowi sekwencji wideo i konkretnie jego efektom. Dzisiaj chciałem powiedzieć o efekcie glow, który jest bardzo fajny i lubiany przez wielu domorosłych, że tak powiem, reżyserów, dodających ten efekt do wszystkiego, czy jest to potrzebne, czy nie. Aby pokazać, jak ten efekt działa, przygotowałem sobie prostą scenę, na której mam takie cztery plane'y rozciągnięte w osi X i na każdym z nich jest innego rodzaju materiał. Na pierwszym jest materiał gradientowy od czarnego do białego, na drugim to samo z czerwonym, później zielony i dodatkowo jeszcze niebieski. Taki zestaw, widoczny z kamery w ten sposób, wyrenderowałem i zrobiłem z niego obrazek, a ten obrazek dodałem do edytora sekwencji wideo. Edytor sekwencji wideo wygląda mniej więcej tak, tutaj mam jakiś efekt glow już dodany, tu jest ten mój strip rozciągnięty do 100 klatek, oczywiście nie ma tu żadnej animacji, jest tylko zwykły efekt graficzny. No i ten render wygląda w ten sposób właśnie, a więc kolor tła jest ustawiony na 1/10 mniej więcej w składowych RGB, natomiast kolory gradientowe na samym końcu z prawej strony są zwykle maksymalne, a więc dla R to jest 1, dla białego wszystkie składowe są 1 i tak dalej. I teraz taki obrazek potraktuję efektem glow, a więc zaznaczam na początku ten mój strip, który tutaj mam, następnie wciskam Shift A, wybieram efekt strip i wybieram z menu polecenie glow. To powoduje, że do tego mojego paska dodaje się natychmiast drugi pasek, który go zastępuje, a więc ten może być nawet ukryty, jak widać tutaj nic się nie zmienia. To, co jest teraz w tym pasku glow, mogę definiować i edytować jego parametry, które są na pasku dostępnym po wciśnięciu N z prawej strony ekranu. Oczywiście nazwa tego paska to jest glow, efekt to jest replace, a więc zastępuje on wszystko, co było poniżej. Mam także kanał drugi, tutaj jest dwójeczka. No i teraz efekty, które można definiować za pomocą tego paska, zebrane są w podpanelu efekt strip. Mamy pierwszy parametr taki jak threshold. Oczywiście o nazwie nie trzeba nic mówić. Threshold jest to odcięcie, czy też coś takiego, co pozwala wybrać, jak jasne mogą być elementy podlegające funkcji glow. I w przypadku tych gradientów można to bardzo łatwo zaobserwować. Ale aby to było lepiej widać, na początku podniosę sobie boost factor, czyli siłę tego efektu glow, na przykład do 1. Od razu widać, że się stał troszeczkę jaśniejszy. Mogę ten boost factor dać nawet 5. O, i teraz już wyraźnie, mam nadzieję, widać tutaj taką jasną granicę. Jeżeli teraz ruszę tym parametrem threshold, to zmienię odcięcie jasności, przy którym ten glow działa. Jeżeli na przykład go podniosę, to odcięcie jest silniejsze. Jak widać na tych trzech paskach następuje zmiana tego efektu. No i oczywiście tam, gdzie pasek był odpowiednio jasny, możemy spodziewać się, że ten efekt glow będzie na niego działał. Tak to mniej więcej pracuje. To jest ten efekt threshold. Żeby to lepiej można było jeszcze zobaczyć, mogę sobie wyświetlić efekt renderowania sceny w edytorze sekwencji, nie sekwencji, przepraszam, tylko w edytorze UV. Tutaj mam brak obrazka, wybiorę sobie z tego render result. Jeżeli wcisnę F12, to mam tutaj wyrenderowany cały obrazek. I teraz mogę dokładnie sprawdzić, jak wyglądają wartości poszczególnych składowych RGB w przekroju, w jakiejś osi, na przykład w tej osi, która jest tutaj narysowana już. Wystarczy tylko, że wcisnę przycisk T, i wtedy otwiera mi się panel po lewej stronie. Pamiętajcie, kiedyś było to odwrotnie, więc N otwierało się z lewej strony, teraz otwiera się z prawej, tak jak powinno w sumie być. Te panele, które tu mam, pozamykam. Zostawię sobie tylko linię do próbkowania, którą mogę wykorzystać do określenia tego, po której linii chciałbym sprawdzić, jak wygląda jasność. To jest fajne, ponieważ można sobie zobaczyć na przykład kanały RGB, albo luminancję, albo któryś z kanałów, gdybym chciał w przekroju zobaczyć, jak wygląda jasność obrazka. Naciskam na guzik Sample Line. Teraz mogę na ukos pociągnąć po całym obrazku i od razu widzę jakby narysowane na tym wykresie jasności, czy też intensywności poszczególnych kolorów. Na przekroju, znaczy na obwodzie, czy też wzdłuż tej linii poszczególne intensywności wyglądają teraz tak, no bo linia jest ukośna. Jeżeli taką linię narysuję sobie na obszarze na przykład bieli, tak jak tutaj, to widzę, że ta intensywność rośnie taką krzywą fajną, a później nagle jestem w obszarze tego efektu glow w tym miejscu. I to jest właśnie ten jaśniejszy fragment, który mam również tutaj. Niestety takiej linii do próbkowania nie mam tutaj w tym podglądzie. Mogę jedynie klikając lewym klawiszem myszy zobaczyć składowe RGB, podobnie zresztą jak w oknie, w którym widzę gotowy render. Dlatego musiałem takie coś dodać, aby to wyraźnie pokazać. Dodatkowo, jeżeli już ten efekt glow tutaj działa, to warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę on działa również tutaj.
I teraz przyjrzyjmy się dokładnie temu, co zrobiłem. Przeciąłem w pionie, w osi pionowej te moje piksele, które są na rysunku i teraz widzę wykres intensywności barw. Jeżeli się jednak temu wykresowi dobrze przyjrzę, to myślę, że gdzieś tutaj by trzeba było zwiększyć dokładność i zobaczcie, widać tutaj, być może słabo, niestety chyba słabo, widać to trochę, ale słabo. Ten niewielki ukos tutaj to jest właśnie efekt glow, który działa również na te czerwone, zielone i niebieskie pasy. Aby to było lepiej widać, zwiększa troszeczkę dystans tego bluru, to jest zasięg jakby rozmywania w pikselach. Można dać maksymalnie 20. Jeżeli teraz zrobię render, to zobaczcie, że tutaj już przy bieli widać wyraźnie, że się troszeczkę rozciągnął, ponieważ jest takie rozmycie, ale także widać je przy czerwonym i przy zielonym. Także jeżeli bym powiększył na przykład ten obrazek tutaj jakoś bardzo znacznie, to sprawdzając piksele, które tu powinny być dosyć ciemne, mogę zobaczyć, że wartość RGB tutaj jest troszeczkę być może większa. Gdzieś to by trzeba było zrobić tu, prawdopodobnie nie. Widzę, że to nie działa teraz, dlatego że ten threshold jest zbyt wielki. Ustawię go zatem na wartość mniejszą i proszę zobaczyć, jak teraz mam silne rozmycie. Render oczywiście pokaże mi to również na tych kanałach tutaj. Ten ukos tutaj przy czerwieni oznacza właśnie to ładne rozmycie, które się dokonało, że tak powiem. No i teraz tak, threshold, jak mówiłem, obcina tak naprawdę jasności, a więc mogę mieć gdzieś tutaj go ustawić w ten sposób, aby tylko część obrazu podlegała jego działaniu. Oczywiście kolory takie jak czerwony, zielony, niebieski już się nie łapią, więc nie są rozmywane. Natomiast samym jakby thresholdem mogę sterować siłą tego rozmycia. Oprócz tego, że mogę jakby określać, które kolory, która jasność będzie rozmywana, mam także możliwość określania, jak bardzo jasne to rozmycie będzie. Ono w chwili obecnej jest maksymalne tutaj. Jeżeli wziąłbym jeszcze raz ten panel, w którym mogę sobie spróbkować jakąś linię i narysowałbym na przykład na białej osi takie coś, to teraz moje rozmycie jest maksymalne, sięga wartości 1. Jeżeli natomiast wezmę ten parametr clamp i go troszeczkę przytnę w dół, to wtedy tę jasność, którą mam, mogę pomniejszyć. I ten clamp określa pewną taką maksymalną wartość jasności, dla której cały glow będzie rozmywał obraz. Jeżeli zrobię teraz render, to od razu widać, jak clamp zadziałał, przycinając, tu jest ten skos w tym miejscu, zadziałał przycinając po prostu jasność maksymalną. Taką wartością clamp zjechaną całkiem do zera mogę usunąć praktycznie rzecz biorąc cały efekt glow. Proszę zobaczyć, że teraz jasność jest normalnie taka, jak była w oryginalnym obrazku. Więc sterując tymi dwoma parametrami mogę określić, jak bardzo jasne jest moje rozmycie i jak bardzo jest intensywne. Tak to będzie wyglądało wtedy na przekroju. Pozostałe dwa parametry w zasadzie są jasne. Boost factor to jest siła efektu blur. Jeżeli będzie słabszy, to oczywiście sam blur będzie słabszy. Dostaje troszeczkę łagodniejszą krzywą rosnącą tutaj. A blur distance to jest, jak bardzo, jak szeroko rozmywa się kolor. Jeżeli threshold będzie ustawiony na 0, wtedy wszystko będzie podlegało działaniu rozmycia. No i wtedy będę miał to rozmycie jakiegoś tam promienia, również tutaj dla czerwieni. Oczywiście clamp trzeba podnieść, aby się łapały również te ciemniejsze barwy z jakimś wyraźnym efektem. Tak będzie to wyglądało. To, co zostało jeszcze do omówienia, to jest to, że mamy taki parametr, taki pasek jak quality, czyli jakość. Jakość 1 to jest najniższa jakość. Jeżeli jakość podniosę do 2, 3 lub nawet 5, muszę to wpisać 5, to wtedy jakość tego efektu glow będzie znacznie lepsza. Będę uzyskiwał znacznie łagodniejsze krzywe. Ładnie wszystko będzie wygładzone, tak jak teraz. Natomiast dłużej się będzie taki efekt przeliczał. Mogę także oczywiście wyłączyć gotowy ten obrazek, z którego się glow bierze i wyświetlić tylko samo doświetlenie za pomocą tego glow, tak by ono wyglądało. To jest to, co zostaje dodane do obrazka tak naprawdę. I teraz możemy zobaczyć sobie na wykresie, jak to wygląda. Jakoś tak wypadło akurat w tym jednym przekroju. No i to jest wszystko, co na temat tego efektu można powiedzieć. Ten efekt oczywiście możemy dodać do obrazka, zastąpić obrazek lub nawet go odjąć, co nie da żadnego efektu. Gdybym chciał ten efekt dodać do gotowego obrazka, to nie dość, że liczę glow na podstawie tego, co jest tutaj poniżej, to jeszcze ten efekt się dodaje. Oczywiście muszę odkryć, czy też przez Alt-H pokazać ten pasek, który jest poniżej, ponieważ teraz glow jest przezroczysty. Proszę zobaczyć, jak teraz silny jest ten efekt. Nie dość, że widać sam efekt glow, to on się jeszcze dodaje bezpośrednio do tego, co wygenerował sam z siebie. Mam tutaj ADD, weźmy sobie Multiply, to jest z kolei bardziej przyciemniająca operacja, zależna od tego, jak silne są moje jasności pikseli na obrazie. Teraz na wykresie wyglądałoby to jakoś tak w przekroju,
Mamy tutaj bardzo fajną krzywą. Sam ten obrazek już sam z siebie można dodać później do kolejnego takiego obrazka. No i można się tym bawić. Więc to by było wszystko na temat efektu glow. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten efekt jest używany w tym celu, aby troszeczkę scenę rozjaśnić i zmiękczyć. On ma takie działanie, że wszystkie jasne obiekty dostają takiej miękkości. Jest to odpowiednik filtru zmiękczającego w fotografii. Gdyby ktoś chciał, może do jakiejś prostej sceny dodać coś takiego, no i wtedy będzie miał mniej lub bardziej sensownie pomiękczony, rozjaśniony, rozświetlony obraz. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym tutorialu.